Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Jeffrey Deaver. Nocny obserwator. Przełożył Łukasz Praski. Czyta Janusz Zadura. Dla Andrew, Wendy i Wiktorii. Najwyższe prawo w dziennikarstwie to mówić prawdę. I ZAWSTYDZAĆ DIABŁA WALTER LIPMAN CZĘŚĆ PIERWSZA KLUCZ CYLINDRYCZNY 26 MAJA GODZINA ósma. JEDEN COŚ BYŁO NIE TAK Anabel TALIS NIE POTRAFIŁA JEDNAK ODGADNĄĆ CO Jednym z powodów tego niepokoju, dezorientacji czy dziwnego poczucia mógł być kac, choć niezbyt odczuwalny. Wypiła półtora kieliszka sowinią bląza dużo i miała teraz kacątko, jak nazywała ten stan. Spędziła wieczór strisz i gap w Tito's. Chyba najdziwniejszej restauracji na manhatańskiej Upper West Side, która serwowała połączenie kuchni serbskiej i teksasko-meksykańskiej. Specjalnością lokalu był smażony ser z fasolą i salsą i lejące się strumieniami wino. Leżąc na boku, odgarnęła kosmyk gęstych blond włosów, który łaskotał ją w oczy. Jaki szczegół nie pasuje tu do obrazka? Po pierwsze, okno było uchylone na kilka centymetrów. Do pokoju wpadał majowy wiatr, przynosząc zapachy Manhattanu, przede wszystkim asfaltu i spalin. Rzadko je otwierała. Dlaczego zrobiła to poprzedniego wieczoru? Dwudziestosiedmioletnia Annabel. Kiedyś amatorsko pojawiająca się na wybiegu, a dziś mająca satysfakcjonującą pracę w kulisach świata mody. Podniosła się z łóżka, opuściła i wygładziła t-shirt. Poprawiła jedwabne bokserki, przeczesała palcami włosy. Spuściła nogi za kraj łóżka, usiłując namacać bosymi stopami kapcie. Nie było ich tam, gdzie zrzuciła je wczoraj wieczorem, zanim weszła pod kołdrę. No dobrze. O co chodzi? Talis nie cierpiała na żadne fobie ani zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prócz jednego. Nie znosiła nowojorskich ulic. W wyobraźni zawsze widziała warstwę zamieszkujących asfalt drobnoustrojów i innych strasznych, mikroskopijnych stworzeń, które przynosiła do mieszkania, nawet mimo tego, że co dzień wkładała buty do kartonu przy drzwiach i nalegała, by jej znajomi robili to samo. Nigdy nie chodziła po mieszkaniu boso. Zamiast kapci. Zobaczyła pod nogami elegancką, marszczoną sukienkę w kwiaty, którą miała na sobie wczoraj. Jej rąbek był pociągnięty niemal pod dekolt, jak gdyby sukienka sama chciała odsłonić to, co zwykle zakrywała. Zaraz Teliz przypominała sobie raczej mgliście niż wyraźnie, że przed wieczorną toaletą wrzuciła ją do kosza z brudną bielizną. Zmodyfikowała swoją wersję zdarzeń Kapci nie było tam, gdzie sądziła, że je zostawiła Sukienki nie było w koszu Choć była przekonana, że ją tam wrzuciła Może barman Draco, który zawsze lubił czarować klientki Był wczoraj hojniejszy niż zwykle? Czyżby przekroczyła limit o dwa i pół drinka? Ostrożnie dziewczyno, musisz się pilnować. Jak zawsze po przebudzeniu sięgnęła po telefon. Nie znalazła go na nocnym stoliku. teliz nie miała telefonu stacjonarnego i komórka była jej jedynym łączem ze światem. Zawsze trzymała ją pod ręką, zawsze naładowaną. Pępowina, podłączona do ładowarki w kontakcie, była na miejscu, ale telefon nie. Jezu. — Co się dzieje? Wtedy zobaczyła różowe, puszyste kapcie w głębi pokoju ustawione po bokach drewnianego krzesła, które stało bliżej łóżka niż zwykle. Kapcie były zwrócone w jego stronę w dziwnie obsceniczny sposób, jak gdyby ich właściciel siedział komuś na kolanach z rozstawionymi nogami. — Nie — wykrztusiła Teliz. Zobaczyła, że na podłodze obok krzesła stoi talerz? Z nadgryzionym ciastkiem. Serce podeszło i do gardła. Oddech stał się płytki. Ktoś w nocy był w jej mieszkaniu. Przełożył ubrania w inne miejsca, poczęstował się ciastkiem niecałe dwa metry od niej. Telefon, gdzie ten cholerny telefon. Sięgnęła po leżącą na podłodze sukienkę i znieruchomiała. Nie. Intrus przypuszczała, że to mężczyzna musiał jej dotykać Boże. Podbiegła do szafy, włożyła dżinsy, bluzę New York University i pierwszą parę sneakersów, jaka wpadła jej w ręce. Musi stąd wyjść. Natychmiast sąsiedzi, policja. Powstrzymując o łzy przerażenia, ruszyła do drzwi, ale zanim wyszła z sypialni, zauważyła lekko wysuniętą szufladę komody, tę, w której trzymała bieliznę. Jej wzrok przyciągnęło coś kolorowego. Powoli podeszła, wysunęła szufladę do końca i zajrzała. Wstrzymała oddech i przestała panować nad płaczem. Na majtkach leżała strona z gazety. Nie pochodziła z żadnego z tytułów, które czytała, więc to on musiał ją przynieść. Szminką w jej ulubionym odcieniu, Hills Pink, intruz napisał dwa słowa rozliczenie, ślusarz. Anabel, telis, rzuciła się do wyjścia, lecz po kilku metrach zatrzymała się jak wryta. Zwróciła uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, w bloku noży stojącym na wyspie w niewielkiej kuchni było puste miejsce, w prawym górnym rogu, gdzie zwykle tkwił największy nóż. Po drugie, otwarte drzwi szafy w korytarzu przed drzwiami wyjściowymi zawsze je zamykała. Był w nich umieszczony automatyczny włącznik, kiedy więc otwierała szafę, wewnątrz zapalało się światło, w środku było jednak ciemno. Aby dostać się do wyjścia, musiała przejść obok szafy. Po trzecie, zasuwy obydwu zamków w drzwiach były zamknięte. Skoro człowiek, który wszedł do mieszkania, nie miał kluczy, oznaczało to, że wciąż tu był. 2. Obrońca podchodząc do pustego miejsca dla świadka, przy którym na elektrycznym wózku siedział Lincoln Rhyme, powiedział: Przypominam panie Rhyme, że wciąż obowiązuje pana przysięga. Raim spojrzał spod zmarszczonych brwi na solidnie zbudowanego, ciemnowłosego prawnika, który nazywał się Colin. Przywołał na twarz wyraz zadumy. — Nic mi nie wiadomo, by zdarzyło się coś, co uchyliło przysięgę. — Czyżby sędzia lekko się uśmiechnęła? Rajm nie widział wyraźnie jej twarzy, znajdował się na głównym poziomie sali rozpraw, a sędzia znacznie wyżej, prawie całkiem za jego plecami. Przyrzeczenie przed składaniem zeznań w sądzie zawsze wydawało się Rejmowi zbyteczną gadaniną, nawet po obcięciu odwołania do Boga. Czy uroczyście przyrzeka pan mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Dlaczego przyrzekanie musi być tak uroczyste? Jeśli już ktoś zobowiązał się do pierwszej prawdy, to po co ta przesada? Może wystarczyłoby, czy przyrzeka pan nie kłamać? W przeciwnym razie pana aresztujemy brzmiałoby racjonalniej. Potwierdzam, że obowiązuje mnie przysięga. Ustąpił. Proces toczył się w Sądzie Najwyższym Nowego Jorku, który wbrew nazwie był stanowym sądem pierwszej instancji. W sali wyłożonej nieco sfatygowanym drewnem wisiały portrety sędziów z przeszłości, chyba od czasów rekonstrukcji. Sprawę procedowano jednak według zasad z XXI wieku. Na pulpitach obrony i oskarżenia stały komputery i tablety. Sędzia też miała płaski monitor o wysokiej rozdzielczości. Na sali nie było ani jednej książki prawniczej. Publiczność liczyła około trzydziestu osób, z których większość przyszła zobaczyć osławionego oskarżonego Ale być może ktoś chciał też zobaczyć rajma. Colin, którego wiek rajm oceniał na jakieś pięćdziesiąt lat, powiedział Przejdę do sedna Przejrzał notatki Wprawdzie książek nie było, ale na stołach obu stron piętrzyło się chyba z pięćdziesiąt kilogramów papieru kancelaryjnego Dziękuję panu, odezwała się sędzia. Zadanie eksperta kryminalistyki, który pomaga w dochodzeniu, polega nie tylko na pracy w laboratorium, lecz także na wystąpieniach w sądzie. Biegły jest potrzebny prokuratorowi, by w klarowny sposób zaprezentował ustalenia śledztwa i cierpliwie, a także skutecznie odpierał szarże obrońcy starającego się podważyć tezy postawione w akcie oskarżenia. W trakcie ponownego przesłuchania dobry prokurator potrafi czasem zrehabilitować świadka poobijanego przez obronę, ale najlepiej jest po prostu nie dać się zapędzić w kozi róg. Lincoln Rhyme z natury był samotnikiem i uwielbiał spędzać czas w laboratorium. Trudno byłoby jednak go nazwać stuprocentowym introwertykiem. Krzyż mógłby się oprzeć pokusie popisu przed ławą przysięgłych i sparingu z obrońcą. Podczas przesłuchania przez prokuratora zeznał pan, że na miejscu zdarzenia, gdzie został zamordowany Leon Murphy, nie było odcisków palców mojego klienta. Zgadza się? Nie. Colin zmarszczył brwi i zerknął do żółtego notatnika, który mógł zawierać szczegółowe zapiski, ale równie dobrze konferencyjne bazgroły czy przepis na mostek wołowy. Rajm właśnie poczuł głód. Była dziesiąte rano, a on nie jadł jeszcze śniadania. Obrońca spojrzał na swojego klienta. Wiktor Anthony Buriak. Pięćdziesiąt dwa lata. Ciemne włosy jak u jego rzecznika, lecz bardziej masywne. Słowiańskie rysy, blada cera. Nosił dopasowany grafitowy garnitur i bordową kamizelkę. Dziwne, ale twarz Buriaka wyglądała niegroźnie. Rhym? Potrafił go sobie wyobrazić, jak serwuje naleśniki na kościelnym festynie dobroczynnym. Pamięta imiona wszystkich rodziców i daje dzieciom dodatkową porcję syropu klomowego. Chce pan, żebym odczytał fragment pańskiego zeznania? Colin, który krążył w pobliżu Rajma, jak rekin obok przynęty, uniósł dłoń. Nie ma takiej potrzeby, dobrze pamiętam. Zeznałem pod przysięgą jeszcze raz pana zapewniam. Że spośród odcisków palców zabezpieczonych na miejscu zabójstwa Leona Marfiego żaden nie został zidentyfikowany jako pozostawiony przez pańskiego klienta. Jaka to różnica? Pana zdaniem zeznałem, że pański klient nie zostawił odcisków palców na miejscu zdarzenia. Równie dobrze mógł ich zostawić milion. Zespół techników po prostu nie zabezpieczył ani jednego. Colin przewrócił oczami. Składam wniosek o usunięcie tej odpowiedzi z protokołu. Proszę nie brać pod uwagę tych słów pana Rajma, zwróciła się do przysięgłych sędzia Williams. A pan niech spróbuje jeszcze raz, panie Colin. Wyraźnie zdenerwowany obrońca powiedział: Panie Raim, czy to prawda, że nie ujawniono odcisków palców mojego klienta na miejscu zdarzenia, gdzie zastrzelono skazanego przestępcę Leona Marfiego? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie mogę ustosunkować się do kwestii, czy ofiara była skazanym przestępcą, czy nie. Colin westchnął. Sędzia drgnęła. Zgadzam się z częścią zdania, w której mowa o ujawnieniu. Dodał rajm. Colin i Burjak spojrzeli po sobie. Klient przyjmował to lepiej niż jego adwokat. Prawnik wrócił do stołu i spuścił wzrok. Raim spojrzał na ławę przysięgłych i zauważył wiele par oczu skierowanych w swoją stronę. Najprawdopodobniej ciekawił ich jego stan. Podobno niektórzy obrońcy prywatnie narzekali na jego obecność na sali rozpraw. Ich zdaniem tetraplegik zeznający na wózku budził współczucie, co było korzystne dla oskarżenia cóż jednak mógł na to poradzić, był przykuty do wózka i był kryminalistykiem. Reim przeniósł wzrok na oskarżonego. Burjak był wyjątkową postacią w historii przestępczości zorganizowanej w regionie. Miał kilka firm w mieście, ale to nie one stanowiły główne źródło jego dochodów. Oferował mianowicie jedyne w swoim rodzaju usługi w świecie przestępczym, które prawdopodobnie pochłonęły więcej ofiar niż działalność jakiegokolwiek gangu w kryminalnej historii Nowego Jorku. Sprawa stan Nowy Jork przeciwko Wiktorowi Buriakowi nie miała z tym jednak nic wspólnego. Chodziło tu o pojedyncze zdarzenie, jedną zbrodnię, jedno zabójstwo. Leon Marfin. Został śmiertelnie postrzelony mniej więcej tydzień po spotkaniu z kierownikiem magazynu należącego do burjaka. Murphy był psychopatą pozującym na gangstera i uważał się za potomka Westies, brutalnego irlandzkiego gangu, który kiedyś rządził w Halskiej czy na Manhattanie. Podczas rozmowy z kierownikiem magazynu proponował mu ochronę. Oferta tego produktu akurat temu konsumentowi okazała się bardzo złym pomysłem biznesowym. Czy znaleziono odciski butów w pobliżu ciała Leona Marfiego? Spytał Colin. Albo w pobliżu miejsca, gdzie leżała łózka pocisku? W pobliżu ciała podłoże było trawiaste, nie można było stwierdzić obecności śladów. Obok łuski technicy zabezpieczający ślady znaleźli odciski butów, ale niedawny deszcz uniemożliwił ustalenie rodzaju obuwia. Czy nie może pan zeznać, że na miejscu przestępstwa znaleziono odciski butów mojego klienta? Nie sądzi pan, że odpowiedź można wywnioskować z mojej poprzedniej wypowiedzi? Odparł kwaśno Raim. Przekonał się już, że nikt nie przejmuje się adwokatami, gdy podczas przesłuchań świadkowie wbijają im szpile. W końcu za to im płacą. Panie Rajm, czy Wydział Kryminalistyki Policji Nowego Jorku rutynowo zabezpiecza ślady DNA na miejscu zdarzenia? Tak. A czy na miejscu zabójstwa Leona Marfiego ujawniono DNA mojego klienta? Nie. Panie Rajm. Przeprowadził pan analizę pocisku, który zabił pana Marfiego, zgadza się? Czyli ołowianej kuli? Tak. Analizował pan także łuskę? Zgadza się. Proszę przypomnieć, jaki to był kaliber. 9 mm parabelum. Zeznał pan również, że ślady pól i brust, czyli gwintowania lufy, wskazują, że pocisk wystrzelono z Glocka 17. Z pewnością Glock. Najprawdopodobniej model 17. Panie Raim czy Pan lub ktoś ze śledczych, z którymi Pan współpracował, zajrzał do ewidencji broni palnej w stanowej czy federalnej bazie danych w związku z moim klientem? Tak. Czy jest lub był posiadaczem Glocka, a dokładniej modelu 17? Nie mam pojęcia. Proszę to wyjaśnić, panie Raim. Mógł być posiadaczem kilkunastu sztuk broni. Wysoki sądzie, zwrócił się Colin do Williamsa. Wydawał się nieco urażony, że Raim traktuje go z góry. Czyżby na ustach Wiktora Burjaka igrał uśmiech? Panie Raim, sędzia wyglądała na coraz bardziej znużoną. Pan Collins pytał, czy oskarżony był posiadaczem Glocka, więc znałem, że nie mam pojęcia, to prawda. Mogę zeznać, że według ewidencji stanu Nowy Jork nie jest posiadaczem legalnie zarejestrowanych Glocków. Wysoki Sądzie, odezwał się Sellars, zastępca prokuratora okręgowego. Obrona odchodzi od tematu. Udział kapitana Rajma w dochodzeniu nie polegał na sprawdzaniu list kupców broni palnej. Chodziło wyłącznie o jego kompetencje w dziedzinie analizy dowodów fizycznych. Proszę pozwolić mi na to wprowadzenie, Wysoki Sądzie, powiedział Colin. Za chwilę stanie się zrozumiałe, do czego zmierzam. Rajm spojrzał w jego przenikliwe oczy, zastanawiając się, jaki to może być cel. Proszę, na razie kontynuować. Panie Rajm, reasumując. Może pan potwierdzić, że śladów DNA mojego klienta nie znaleziono ani przy zwłokach, ani przy łusce naboju? Zgadza się. Ani na ciele ofiary, ani na łusce. To prawda. I w żadnym z tych dwóch miejsc nie znaleziono jego odcisków palców, ani śladów butów? Zgadza się. Nie znaleziono również żadnych włókien ani włosów, które można by zidentyfikować jako pochodzące od niego? Zgadza się. Z ewidencji stanowych i federalnych nie wynika, że posiada lub posiadał pistolet samopowtarzalny Glock. Zgadza się. Czyli w istocie, jedynym śladem, jaki łączy mojego klienta z zabójstwem Leona Marfiego, jest parę ziarenek piasku na ziemi, w miejscu, gdzie znaleziono ofiarę. Sześć odparł Rajm. Więcej niż parę. Kolin uśmiechnął się z myślą o ławie przysięgłych. Sześć ziaren piasku. <noise> Proszę jeszcze raz wyjaśnić, dlaczego ten piasek łączy mojego klienta z zabójstwem? Skład tego piasku był nietypowy dihydrat siarczanu wapnia, ditlenek krzemu oraz inna substancja C12H24, złożona w około trzech czwartych z węglowodorów nasyconych i w jednej czwartej z węglowodorów aromatycznych. Zatrzymajmy się na tej innej substancji, jak pan ją nazwał. Mógłby pan to przetłumaczyć? Szczególny gatunek oleju napędowego. Ale dlaczego miałby łączyć mojego klienta z miejscem przestępstwa? Ponieważ pobrano próbki na ulicy przed podjazdem jego domu w Forest Hills w Queens i podobny piasek znaleziono na miejscu zdarzenia. Próbki kontrolne pobrane z miejsca, gdzie znaleziono zwłoki, nie wykazały obecności takiego piasku. Czy piasek pobrany przed domem mojego klienta był zgodny z piaskiem w miejscu, gdzie zamordowano Leona Marfiego? Reim zawahał się przez chwilę. W kryminalistyce słowo zgodny oznacza identyczność. Identyczne mogą być odciski palców, DNA. Niektóre mieszanki chemiczne są tak złożone, że można je uznać za identyczne. Przy identyfikacji obiektu tworzącego ślad, Mówimy o identyfikacji grupowej. Innymi słowy, substancja jest bardzo, bardzo podobna do próbki porównawczej. Bardzo, bardzo podobna powtórzył Colin. Rozumiem. A więc nie może pan zeznać, że ziarna piasku przed domem mojego klienta są identyczne z ziarnami na miejscu przestępstwa? No właśnie powiedziałem. Może pan powiedzieć, że ziarna piasku sprzed domu mojego klienta są identyczne z sześcioma ziarnami piasku ujawnionymi na miejscu zdarzenia? Warknął obrońca. Po długiej chwili milczenia Rajm odparł: Nie, nie mogę. Colin przejechał dłonią po gęstych włosach. Już prawie skończyłem, panie Raim. Zanim opuści pan salę, chciałbym zadać jeszcze kilka pytań. Przelotnie spojrzał na ławę przysięgłych, poczem wrócił wzrokiem do niego. A dotyczą one pana? 3. Dojdzie do zabójstwa, czy nie? Będę oglądał krwawy koniec istoty ludzkiej. Polana otaczała bujna zieleń, a dalej piaszczysta przestrzeń. W oddali za mgiełką rysują się wzgórza przypominające garby wielbłąda. Wysoko wysoko błękit nieba przecina smuga kondensacyjna odrzutowca. Zbliża się chmura burzowa o ponętnych kształtach. I niedługo spadnie deszcz. Przeciągam się i uważnie obserwuję dwóch mężczyzn, muskularnych, o ciemnej karnacji, czarnych włosach i latynoskich rysach. Są w szarych spodniach i t-shirtach z nadrukowanymi obrazkami i literami. Jestem ubrany podobnie, chociaż moje spodnie są beżowe, a na czarnym t-shircie nie mam żadnych napisów. Wszyscy jesteśmy w butach do biegania. Mężczyzna z nożem ma t-shirt z napisem ACDC. Ten, który stoi przed nim, ze związanymi z tyłu rękami, nosi wyblakłą żółto-zieloną koszulkę. Z przodu miała chyba logo jakiejś drużyny sportowej, ale już się sprało. Może brazylijskiego klubu piłkarskiego? ACDC mówi coś głośno po hiszpańsku. Porusza nożem. Ale nie groźnie, po prostu gestykuluje. Podkreśla gestem każdą wypowiadaną uwagę. Z mowy ciała można wyczytać, że jest zdenerwowany. Ostre słowa padają z jego ust staccato, krótkimi seriami. Mężczyzna z rękami związanymi byle jak długim sznurem, wydaje się równie oszołomiony jak przestraszony. Mówca unosi wysoko nóż. U dołu ostrze jest gładkie, na końcu ząbkowane. Pozostaje pytanie, czy dojdzie do zabójstwa? Może to tylko ostrzeżenie? Czcza gadanina? Zastraszenie? Kiedy ludzie mają umrzeć, nie wpadają w rozpacz, nie próbują walczyć, a nie uciekać. Są bierni. Może płaczą, może pytają dlaczego, 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 ale niewiele więcej. Może prowadzą jakieś negocjacje, obiecują pieniądze albo seks, obiecują, że zmienią zachowanie, próbują wykrztusić słowa skruchy. Nigdy nie błagają o litość. Wydaje mi się to interesujące. Tyrada ACDC chyba dobiega końca. Nóż porusza się wolniej, związany człowiek płacze. Oczywiście zastanawiam się, co ja powinienem teraz zrobić. Jeśli chce się odgrywać rolę Boga, trzeba podejmować trudne decyzje. Siedząc jak na szpilkach, nie odrywając wzroku od groźnego noża, na którym chyba ciemniały plamy zaschniętej krwi. Zadaję sobie pytanie, co się teraz stanie? Cztery. Panie Reim, mówił Colin. Analizuje pan dowody w swoim domu, zgadza się? Owszem, w laboratorium, które mam urządzone w domu. Wygodny dojazd do pracy. Rzucił z uśmiechem adwokat. Kilku przysięgłych uśmiechnęło się w odpowiedzi. Rajm skwitował letni dowcip lekkim skinieniem głowy. Jakie stosuje pan środki ostrożności, by uniemożliwić zanieczyszczenie dowodów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia przez substancje, znajdujące się w pańskim domu? Stosujemy się do wytycznych w zakresie zanieczyszczeń otoczenia, opracowanych przez Amerykański Instytut Kryminalistyki w stu procentach. Może nam pan wyjaśnić, na czym konkretnie to polega? <laughs> Laboratorium jest szorowane trzy razy dziennie środkami dezynfekującymi na bazie wybielacza. Od reszty domu oddziela je szklana przegroda sięgająca od podłogi do sufitu. Panuje w nim wyższe ciśnienie niż w otoczeniu, by nie doszło do przedostania się do środka substancji z zewnątrz. Nikt nie może wejść do laboratorium bez ubrania ochronnego, czepka ochraniaczy na buty maski i fartucha laboratoryjnego i rękawiczek. Ta bariera chroni pracownika i dowody przed zanieczyszczeniem. Wspomniał Pan o ochroniaczach na buty. Podobne noszą chirurdzy. Z całym szacunkiem dla pańskiego stanu, panie Raim. nie może pan chyba założyć ochraniaczy na koła pańskiego wózka? Przeważnie nadzoruje pracę w laboratorium. Czyli w ogóle nie przebywa pan w części sterylnej, tak to się nazywa? Raim znowu się zawahał. Zerknął na prokuratora. Przez twarz Selarsa przemknął cień niepokoju. E, tak, w części sterylnej. Od czasu do czasu zaglądam tam, żeby przeprowadzić analizę dowodu. Mam na sobie kompletny strój ochronny, o którym przed chwilą wspomniałem, i chciałbym się skupić na kołach pańskiego wózka. Jak chroni je pan przed zanieczyszczeniem? Zanim wjadę do laboratorium, koła są czyszczone przez mojego asystenta, który dokładnie je szoruje. Colin zerknął na wózek. To był model Invacare z dużymi kołami po środku, dwoma samoskrętnymi z przodu i dwoma z tyłu. Dzięki temu Raim mógł skręcać w każdą stronę bez konieczności manewrowania. Czy na tym wózku wjeżdża pan do laboratorium? Tak, ale powtarzam, tak mi wystarczy. Jaki to rodzaj kół? Ech, trudno mi powiedzieć. Jeżeli to standardowe wyposażenie, to 14-calowe koła Invicker 3008 wypełnione pianką. Nazywa się je też antyprzebiciowymi lub pełnymi. Przypuszczam, że to się zgadza. Adwokat dobrze się przygotował. Ciekawe, kiedy jego detektyw szpiegował Rajma. Inwoker jest znany z produkcji wysokiej jakości sprzętu dla niepełnosprawnych, prawda? Sprzeciw, odezwał się Sellers. Świadek nie jest ekspertem w dziedzinie reputacji producentów. Poza tym, do czego mają zmierzać te pytania? Wycofam pytanie o sprzęt wysokiej jakości, wysoki sądzie. Już przechodzę do sedna. Dobrze, i może bardziej wiwacze. Wszystkim było wiadomo, że sędzia jest miłośniczką opery. Oczywiście, wysoki sądzie. Panie Reim, czy jest pan zadowolony z funkcjonowania kół w swoim wózku? Mm, tak. Z ich przyczepności również? Tak. Czy nie sądzi pan, że to zasługa głębokiego bieżnika? Sprzeciw, panie Colin. Jeśli chce pan włączyć koła do materiału dowodowego, proszę złożyć wniosek. To nie będzie konieczne, Wysoki Sądzie. Oczywiście, że nie było. Wszyscy przysięgli, przyjrzeli się bieżnikowi kół, który istotnie był głęboki. Obrońca osiągnął to, co zamierzał. Panie Rym, ile czasu potrzebuje pański asystent, by wyczyścić bieżnik tych kół? Zapewne około dwudziestu minut. Na obydwa? Owszem. Czyli dziesięć minut na jedno koło. Tak wynikałoby z matematyki. Jemu też udało się wywołać uśmiech na kilku twarzach. Czytałem pańskie rozprawy, panie Raim Pisał pan, że mikroślady przyklejają się jak klej do dłoni, stóp i włosów. I bywają tak małe, że praktycznie nie sposób ich wykryć bez specjalistycznego sprzętu, na przykład silnych mikroskopów. To Pańskie słowa, prawda? Tak, ale wspomniał Pan o wytycznych w zakresie zanieczyszczeń amerykańskiego Instytutu Kryminalistyki. Czy nie mylę się, że te wytyczne odnoszą się wyłącznie do kwestii zanieczyszczenia śladów DNA? Rajm wahał się przez moment. Napotkał wzrok prokuratora. Zgadza się. Nie mówią o żadnych innych substancjach? Nie, chociaż wypełniając je. Panie Rajm, proszę, tych wytycznych nie opracowano z myślą o innych formach mikrośladów analizowanych w laboratorium. Czy takie twierdzenie jest zgodne z prawdą? Tak, mruknął Rajm. Oczy kolina zabłysły. Skoro wiedział pan, że wytyczne mają zastosowanie tylko do DNA, to dlaczego pan się na nie powoływałby, dowieść swojej staranności w badaniu mikrośladów świadczących przeciwko mojemu klientowi? Nie pomyślałem o tym. Może chciał pan zyskać na wiarygodności, ponieważ. W rzeczywistości nie jest pan do końca pewien, czy przedstawione dowody świadczą o winie mojego klienta. Sprzeciw! Podtrzymany. Ale pamięci przysięgłych oczywiście nie można było wymazać. Właśnie usłyszeli, że rajm nie całkiem grafer. Panie rajm, czy był pan. W sterylnej części swojego laboratorium podczas przeprowadzania analizy tego piasku? Raim umilkł. Spojrzał na siedzącego w głębi sali Toma. Jego asystent miał dziś na sobie nienaganny granatowy garnitur, koszulę w kolorze złamanej bieli i ciemno szary krawat. Panie Rajm, ponaglił go Colin. Tak byłem. Czy zanim się pan tam znalazł, pański asystent wyszorował bieżniki tych kół? Tak. W jaki sposób? Ściereczkami i wybielaczem. Czy używał patyczka kosmetycznego lub podobnego przedmiotu, aby wyczyścić wnętrze bieżnika? Nie, używał ściereczek. I poświęcił zaledwie dziesięć minut na każde koło. Sprzeciw! Colin cofnął tylko słowo zaledwie, poprawiając pytanie, i poświęcił dziesięć minut na każde koło? Tak, mniej więcej. Panie Rajm, na pewno ma pan w laboratorium dużo sprzętu: chromatografy, mikroskopy elektronowe, suszarki, typowe urządzenia kryminalistyczne. Zgadza się. Generują dużo ciepła? Kiedy działają tak. Czy w laboratorium są wentylatory? Raim milczał przez chwilę. Tak. Teoretycznie wentylator mógłby rozwiać mikroślady. I obca substancja naniesiona do laboratorium, mogłaby zanieczyścić próbkę gleby sprzeciw. Świadek jest biegłym. Odparła sędzia. Dopuszczam pytanie hipotetyczne. Panie Raim, proszę odpowiedzieć. Teoretycznie tak. Panie Raim, według protokołu pańskie laboratorium przeprowadziło analizę próbek ziemi pobranych na miejscu zabójstwa i na posesji mojego klienta 20 kwietnia. Czy to się zgadza? Wydaje mi się, że tak. Czy tego dnia z jakiegoś powodu opuszczał Pan dom? Nie pamiętam. Wobec tego odświeżę Panu pamięć. Miał Pan wykład w manhatańskiej szkole prawa karnego na zachodniej 74. O 10 rano. Musiałbym sprawdzić. Pański wykład można obejrzeć na YouTubie. Nagranie jest opatrzone datą. Wobec tego odpowiedź chyba brzmi twierdząco odparł lodowatym tonem Rajm. Wysoki Sądzie. Colin wziął do ręki następny dokument i zbliżył się do stołu sędziowskiego. Chciałbym włączyć do materiału dowodowego dowód rzeczowy obrony numer jeden. Podał dwie kopie woźnej i sądowej, która przekazała jedną sędziemu, a drugą Selarsowi. Prokurator przeczytał treść i spod zmarszczonych brwi spojrzał na Rajma. Sędzia przebiegła wzrokiem tekst. Panie Sellars? Westchnienie. Nie zgłaszam sprzeciwu. Colin podszedł do Reima i położył przed nim jeszcze jedną kopię. Panie Reim, oto raport z firmy usługi kryminalistyczne Albrecht i Tanner. Znają pan? Tak. Mógłby pan ją przybliżyć sądowi? w to prywatne laboratorium kryminalistyczne świadczą usługi komercyjne przede wszystkim przedsiębiorstwom budowlanym i produkcyjnym. Czy to szanowana firma? Tak. Raport został zamówiony przez moją kancelarię. Dodam, że za tę usługę zapłaciliśmy firmie standardową stawkę. Czytam z przedstawionego nam raportu. Nasi technicy Zebrali 84 próbki podłoża schodników, ogrodów, kwietników i miejsc prowadzenia robót publicznych. Próbki te w sterylnych pojemnikach przetransportowano do naszego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. Zgodnie z instrukcją nasi technicy sprawdzali je na obecność dihydratu siarczanu wapnia i ditlenku krzemu w połączeniu z C12H24, węglowodorami nasyconymi 75% i węglowodorami aromatycznymi 25%. Nasi analitycy znaleźli znaczne ilości tych substancji. Colin posłał wymowne spojrzenie przysięgłym, a potem świadkowi. Panie Raim, przedmiotem opisu tego raportu jest szczególny rodzaj piasku, zmieszanego z olejem napędowym, zgadza się? Tak. Widzi pan proporcje substancji chemicznych w tych próbkach? Raim spojrzał na dokument. Widzę. Czy te proporcje są. Identyczne z proporcjami substancji ujawnionych na sześciu ziarnach piasku, które oskarżenie przedstawiło jako dowód łączący mojego klienta z miejscem zabójstwa? raim popatrzył w stronę Sellarsa, ale szybko odwrócił wzrok. Tak, są. Colin wrócił do raportu. W punkcie Lokalizacja raport mówi. Te próbki piasku pochodzą z placu robót w zachodniej części Central Park West z kwartału numer 300. Panie Rajm! Colin odwrócił się do niego, czy pański dom, w którym znajduje się pańskie laboratorium, mieści się w kwartale numer 300 Central Park West? Ryan odchrząknął i odparł: Tak. Czy to możliwe, panie Rajm, by te sześć ziarenek piasku, które, jak pan twierdzi, łączą dom mojego klienta z miejscem, gdzie zamordowano Leona Marfiego, nie pochodziło z żadnego z tych dwóch punktów miasta, lecz dostało się do laboratorium na bieżnikach kół pańskiego wózka? A w związku z tym nie istnieją żadne mikroślady wskazujące na winę mojego klienta? Raim zacisnął usta. Wysoki sądzie? Zwrócił się Colin do Williams. Proszę odpowiedzieć, panie Raim. Znowu odchrząknął. <laughs> o sytuacji, którą pan opisuje, nie można wykluczyć. Nie mam więcej pytań. Pięć. Widzę, że jednak nie. To nie jest taktyka zastraszenia. Dojdzie do zabójstwa prawdziwego. Poleje się krew strumieniami. ACDC, ten z nożem, lewą ręką łapie ofiarę za włosy, odchyla do tyłu jej głowę i przeciąga ostrzem po szyi, tak jak odcina się papierową owikę z butelki whisky. Ofiara wydaje pisk. Jak gdyby zaskoczona strugą szkarłatnego płynu. Rany, ale tryska. Mężczyzna osuwa się na bok. Ten z nożem piłuje z wysiłkiem, broń tylko wydawała się ostra, i w końcu oddziela głowę od tułowia. Z pogardą rzuca ją na bok i kontynuuje przemowę. Ciało nie wije się ani nie drga, leży. Zupełnie nieruchomo. Przychodzi moja kolej. Czas na moją decyzję. Wciskam spację, by zatrzymać wideo. Wypijam łyk bezkofeinowej coli. Zdaję sobie sprawę, że stała się ciepła i ulotnił się z niej gaz. Pochłonęły mnie klipy, które oglądam od godziny. Przy filmach tego rodzaju człowiek traci poczucie czasu. Prostuję się, unoszę jedno ramię, potem drugie, chrzęści staw. Siedzę przy swoim stole na wyściełanym krześle, które nie jest zaprojektowane do długiego siedzenia, chociaż zwykle spędzam na nim sporo czasu. Zamierzam sprawić sobie nowe i to niebawem. Mam na oku model na zamówienie za tysiąc dolarów. Czytam komentarze, od których roi się pod zatrzymanym w stopklatce obrazem. Epickie? Trzeba zgarnąć los Zetas i zastrzelić? To zrobił meksykański gwiniarz. Oni chodzą na pasku karteli. Gorsze niż w zeszłym tygodniu. Czemu nie ma zbliżeń? Dlaczego nie załatwili też jego dziewczyny? No właśnie, dlaczego? Zastanawiam się. Trochę rozczarowujące. No dobrze, pora podjąć decyzję. Wciskam kilka klawiszy, a potem enter. Ekran ciemnieje i wideo ustępuje miejsca słowom wideo zostało usunięte z powodu naruszenia standardów naszej społeczności. O, to wkurzy sporą część naszych widzów. Czasem czytam komentarze, w których autorzy narzekają, że firma usunęła klip. Grzmią o cenzurze. Jak możemy ignorować pierwszą poprawkę? <laughs> Ale wśród użytkowników mediów społecznościowych rzadko trafiają się konstytucjonaliści, więc nie zwracają uwagi na istotny fakt, że pierwsza poprawka zabrania urzędowej cenzury. Moja firma ViewNow, podobnie jak YouTube, Instagram i reszta, może usuwać, co tylko jej się spodoba, zupełnie legalnie. Jeżeli ci się nie podoba, wpisz do przeglądarki inny adres i przenieś się gdzie indziej. Wahałem się, czy nie wybrać innego wyjścia. Zamiast usuwać wideo, mógłbym je ukryć za stroną wejściową. Gdyby użytkownik kliknął na tytuł Sprawiedliwość w stylu karteli, zobaczyłby wyskakujące okienko, treść przeznaczona dla dorosłych: zaloguj się, aby potwierdzić swój wiek. Wideo! Jak większość dzisiejszych klipów, było jednak w wysokiej rozdzielczości. Krew płynęła obficie i realistycznie. Przedśmiertny skowyt. Ostatni dźwięk wydany przez ofiarę brzmiał wyjątkowo czysto. Egzekucja była więc do wyrzucenia. Moje zadanie jako moderatora treści polega na tym, by mieć na uwadze interes pracodawcy, a to oznacza konieczność odnalezienia równowagi między tym, co podnieca, szokuje i brzydzi, a tym, co bawi, inspiruje i budzi sympatię. Podejrzewam, że jeśli chodzi o łamanie prawa, to cudowne dzieci, które kierują siedzibą w YouNow w Dolinie Krzemowej, mają gdzieś czy produkują treści zgodne z zasadami moralnymi. Boją się tylko tego, by nie odstraszyć reklamodawców, gdyby klipy okazały się zbyt okropne. Chociaż rozbawił mnie, zamieszczony pod filmikiem z obcięciem głowy przez kartel Los Zetas Banner, który reklamował ubezpieczenia na życie w Family Pride. Pozostaje jedno pytanie: Powinienem usunąć konto użytkownika z powodu naruszenia przez niego zasad? Dotąd zamieszczał sceny z gier wideo. Grand Theft Auto i Red Dead Redemption pełne przemocy, ale generowane przez komputery. Podczas produkcji tych fabuł nie zginęli żadni prawdziwi obywatele San Andreas ani osadnicy z Dzikiego Zachodu. Widzę jednak, jaką przebył drogę. Po grach i krwawych japońskich, anime zaczął wrzucać coraz więcej scenek ściąganych z innych stron, krwawych jatek i martwych osób zabitych w aktach ludobójstwa czy masowych morderstwach. Dzisiejsza egzekucja wykonana przez kartel, to pierwsza zamieszczona przez niego scena morderstwa w czasie rzeczywistym. Może pewnego dnia uzna, że to za mało. I porzuci rolę obserwatora, by stać się uczestnikiem? Nie sposób oprzeć się, rządzę. Ja akurat dobrze o tym wiem. Skasować, czy nie? Jestem bogiem. Mogę zrobić, co zechcę. Mój palec zawisa nad klawiaturą. Dobra, niech sobie uprawia to hobby. Kiedy zamykam wideo z obcinaniem głowy, zaraz wyskakuje nowe. Podsuwa mi je usłużny algorytm. Film został nagrany przez zwolennika teorii spiskowych, ukrywającego się pod pseudonimem Verum, który odzywa się w serwisie kilka razy w tygodniu. Oprócz przemocy i seksu mamy się na baczności przed politycznymi materiałami o prowokacyjnym charakterze, a anonimowy werum balansuje na granicy. Przy biurku siedzi postać z twarzą rozmazaną w mozaice pikseli, która uniemożliwia jej rozpoznanie. Pokój jest biały, duże okno zakrywa zasłona, na ścianach widać haki w miejscach, gdzie prawdopodobnie wiszą obrazy. Gdy lokator nie nagrywa. Verum ma obsesję na punkcie spisków. Nie bez powodu. Głęboki głos też jest zniekształcony, co dodatkowo potęguje efekt niesamowitości. Przyjaciele, w moje ręce trafił tajny raport na temat programu prowadzonego przez ukrytych w Los Angeles, Chicago i Nowym Jorku. Projekt poprawy szkolnictwa to tajny program, który ma na celu zarejestrowanie wszystkich uczniów w systemie rozpoznawania twarzy. Informacje będą wykorzystywane do ustalania miejsca pobytu młodzieży i ich rodziców, pozwolą władzom stworzyć profile polityczne, religijne i ekonomiczne, co będzie naruszeniem ochrony danych osobowych na niespotykaną dotąd skalę. Ukryci nie cofną się przed niczym, by pozbawić nas prywatności. W komentarzach pod tym materiałem znajdziecie nazwiska i adresy kuratorów nadzorujących te szkoły. Nie pozwólcie im bezkarnie traktować naszych dzieci jak mięso armatnie na wojnie. Módlcie się i bądźcie gotowi. Nazywam się Verum. Po łacinie, prawda? Oto wiadomość ode mnie. Od Was zależy, co z nią zrobicie. Pod spodem wyświetla się adres strony w Darkwewie, gdzie można wpłacać pieniądze na walkę z ukrytymi, których Verum zaciekle atakuje, ale nigdy nie ujawnia, kim właściwie są. Filmikowi towarzyszą targetowane reklamy sprzętu survivalowego, broni, książek na temat innych teorii spiskowych. Można zablokować filmy Weruma za to, że zawierają niesprawdzone fakty, które są nieścisłe lub nie mogą być zweryfikowane, albo to zawsze jest pod ręką za niezgodność ze standardami społeczności. W niektórych postach podżegał swoich wyznawców do przemocy. Musimy walczyć z ukrytymi. Zostawiam wideo. Wstaję i przechodzę po 150-letnich, zdartych i nierównych deskach podłogi warsztatu. Biorę sobie zimną kolę. Pomieszczenie jest niewielkie. Ceglane ściany, belki u sufitu podparte drewnianymi słupami. Okna zabezpieczają stalowe płyty. Zamontowano je 120 lat temu po to, by nikt nie włamał się do firmy Sebastian Bakery Sapley i nie ukradł sprzętu. Okiennice służą też moim celom. Złodzieje niezbyt mnie martwią, za to nie chciałbym tu innych intruzów, którzy mogliby mi złożyć wizytę. Dbamy o to, by pomieszczenie było mocno oświetlone. Bo kiedy jest ciemne. Przypomina mi pokój konsekwencji i doprowadza mnie to do szału. Mój wzrok pada na ścianę z surowej cegły, w którą wbiłem trzycalowe gwoździe i powiesiłem na nich swoją kolekcję zamków. 142 egzemplarze, a także siatki z kluczami, których mam co najmniej tysiąc. Na ścianach warsztatu nie ma żadnych innych dekoracji, bo jeżeli powiesi się zamki i klucze, a po co komu inna sztuka? Zerkam na telefon, by sprawdzić godzinę. Wylogowuję się, i w jednej chwili znikają egzekucje los Zetas, naruszenia praw autorskich i anarchistyczna retoryka Veruma. Muszę opracować plan. Ostatnia nocna wizyta u Annabel Tellis była wyzwaniem, ale to nic w porównaniu z dzisiejszą. To zadanie będzie ode mnie wymagało znacznie więcej finezji. 6. Śledczy nazywają potencjalnych podejrzanych o popełnienie przestępstwa osobami w kręgu zainteresowania. Lincoln Rhyme ukuł sobie odpowiednik tego terminu na własny kryminalistyczny użytek. Substancja w kręgu zainteresowania. Używał tego określenia do niepasującego do otoczenia materiału, który pojawiał się na miejscu zdarzenia, choć nie było ku temu żadnego powodu. Słysząc tę charakterystykę, Ron Pulaski, młody funkcjonariusz patrolu, który często asystował Rhymowi i Amelie Sachs, powiedział. A, to jak w książeczkach dla dzieci, co jest nie tak z tym obrazkiem? Wiesz, na przykład rekin w gnieździe na drzewie. Sam miał dwoje dzieci. Choć z początku Rhyme potraktował jego porównanie z lekceważeniem, to po zastanowieniu odparł, otóż to. W tym wypadku zagadkową substancją był związek NaClO2, powszechniej znany pod nazwą chloryn sodu. Jego ślady znaleziono po zabójstwie w ogrodzie skromnej rezydencji w eleganckiej części Queens. Alekos Gregorios, zamożny właściciel sieci pralni samoobsługowych, został obrabowany i zakłuty nożem. Sprawę prowadziła para detektywów z posterunku 112 przy Austin Street, Ty Kelly i Crystal Wilson. A ze względu na zatory w głównym laboratorium kryminalistycznym nowojorskiej policji zgłosili się do rajma z prośbą, by obszedł procedury i rzucił okiem na ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia. Powiedzieli mu, że będą wdzięczni za wszelkie opinie. Zgodził się. Gregorius, wdowiec, mieszkał sam. W czasie zabójstwa sąsiedzi nie zauważyli niczego podejrzanego. Ale jego dorosły syn, który tamtego dnia jadł z nim kolację, powiedział policji, że ojciec miał scysję z jakimś bezdomnym. Mężczyzna majstrował przy furtce do ogrodu i ojciec go przepędził. Bezdomny zaczął się odgrażać, ale Gregorios nie potraktował tego poważnie. Syn przekazał, jak intruza opisał ojciec. Biały, z rozczochranymi i nieumytymi ciemnymi włosami, ubrany w brudny płaszcz przeciwdeszczowy. Innych szczegółów nie znał. Populacja bezdomnych w Nowym Jorku liczyła około 50 tysięcy, więc wypytywanie na ulicach i w schroniskach nie wydawało się skutecznym sposobem działania. Detektywi mieli nadzieję, że rajmowi uda się zawęzić pole poszukiwań. I tu pojawiło się NACLO2, substancja w kręgu zainteresowania, którą wyizolował raim. W tym momencie był w swoim domu przy Central Park West, tym samym, który stał się tematem dyskusji podczas rozprawy przeciwko Wiktorowi Buriakowi. Okazały budynek pochodził z epoki, gdy w Anglii panowała królowa Wiktoria, a w Nowym Jorku William Boss Tweed. Każde z nich sprawowało niekwestionowaną władzę, a rządzone przez nich światy wcale tak bardzo się od siebie nie różniły, jeśli pominąć zasięg geograficzny. Poza wyłożonymi błazerią ścianami, ciemnymi, dębowymi deskami podłogi i sztukaterią na suficie, salon w niczym nie przypominał pomieszczenia sprzed półtora stulecia. W jego części urządzono współczesny pokój dzienny z fotelami, stolikami i regałami, ale resztę zgodnie z tym, co Ryan mówił Kolinowi. Zajmowało świetnie wyposażone laboratorium kryminalistyczne, jakiego mogłaby mu pozazdrościć średniej wielkości jednostka policji albo biuro szeryfa. Wokół terminali komputerowych stały optyczne spektrometry emisyjne i fluorescencyjne, suszarki, cyjanoakrylowa komora filtrująca. Analizator obrazów hiperspektralnych, automatyczny sekwencjoner DNA, analizator biochemiczny do badań krwi, chromatografy gazowy i cieczowy oraz zamrażarka, jaką można znaleźć w każdej kuchni. W kącie znajdowały się mikroskopy optyczny, dwuokularowy, laserowy, konfokalny i elektronowy, skaningowy. Oraz dziesiątki ręcznych instrumentów, które są niezbędnymi narzędziami w pracy specjalisty kryminalistyki. Laboratorium miało zdecydowanie przemysłowy charakter, ale Lincolnowi rajmowi wydawało się przytulne. Na chwilę wrócił myślą do rozprawy, zastanawiając się, jak przebiega narada przysięgłych. Sam nigdy nie został powołany do ławy. Konsultanci kryminalistyczni współpracujący z policją lub FBI odpadają z selekcji po 60 sekundach. Przyjrzał się białej tablicy, na której zapisano markerem niektóre szczegóły na temat zabójstwa Gregoriosa. Reim pełnił tylko funkcję doradcy, więc nie notowano i nie zawieszano na tablicy wszystkich detali ustalonych w trakcie dochodzenia, lecz tylko podstawowe informacje. Krótki rysopis podejrzanego, czas śmierci, około 9 wieczorem, dane o kamerach monitoringu, jedna działała w pobliżu, ale nie obejmowała miejsca zdarzenia. Informacje o tym, że zabójca nosił buty nie do pary, często spotykana rzecz u bezdomnych, oraz fotografie trzech ran kłutych na tułowiu ofiary. Brak innych obrażeń świadczył o tym, że zabójca ukrył się na terenie posesji i zaskoczył Gregoriosa. W niektórych Stanach, na przykład w Kalifornii, zostałoby to uznane za czyhanie na ofiarę, a sprawcy za taki czyn groziłaby kara śmierci. W nowojorskim kodeksie karnym nie było zapisu o czychaniu, ale zachowanie podejrzanego pomogłoby oskarżycielowi udowodnić premedytację. Zdjęcia wyraźnie ukazywały wypatroszone ciało i przypominającą kartę z testu Rorschacha plamę krwi na ścieżce z białych i beżowych kamieni. No i pojawił się ten mikroślad. Z kieszeni spodni na biodrze, gdzie prawdopodobnie ofiara nosiła portfel, technik zabezpieczający ślady pobrał próbkę zawierającą NaCLO2 oraz kwas cytrynowy i syrop wiśniowy. Raim podyktował notatkę dla detektywów z posterunku 112, której kopia była już na tablicy. Po zmieszaniu chlorynu sodu z kwasem cytrynowym powstaje dwutlenek chloru ClO2, powszechnie używany środek dezynfekujący i czyszczący. ClO2 stosuje się jednak także jako fałszywe panaceum na liczne schorzenia, między innymi na raka i AIDS. Kiedy sprzedaje się ten związek jako szarlatański lek, na ogół dodaje się do niego środek smakowy, np. cytrynę, cynamon albo, tak jak w tym przypadku, syrop wiśniowy. Gdyby zidentyfikowano osoby w kręgu zainteresowania i stwierdzono, że są w posiadaniu ClO2 o wiśniowym smaku, Należałoby sprawdzić, gdzie przebywały w czasie zabójstwa, a gdyby udało się zdobyć nakaz, zbadać dodatkowe dowody, które mogłyby łączyć potencjalnych podejrzanych z miejscem zdarzenia. Niedługo potem nadeszła odpowiedź od detektywa Taja Kelly'ego: Cholera jasna, kapitanie Rime. Jesteśmy panu winni butelkę pana ulubionego trunku, nawet jeżeli to Johnny Walker Blue. Reim zorientował się, że otwierają się drzwi do domu. Usłyszał szum samochodów pędzących z Central Park West. Jak poszło? spytała Amelia Sachs, wchodząc z korytarza do salonu. Zrozumiał, że nie chodzi jej o sprawę Gregoriosa, lecz o jego zeznanie w procesie buriaka. Poszło, poinformował żonę. Wzruszył ramionami. To był jeden z niewielu gestów, jakie potrafił wykonać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wysoka i szczupła Amelia Sachs odgarnęła z twarzy długie, rude włosy. Pochyliła się i pocałowała go w usta. Poczuł słodkawo, kwaśny zapach osadu powystrzałowego. Wyglądasz na zmartwionego, zauważyła. Skrzywił się. Ej, ten obrońca, sam nie wiem. Był dobry czy nie, nie mam pojęcia. Nie będę pytać, jak długo Twoim zdaniem będzie trwała narada? Saks, wytrawna detektyw nowojorskiej policji, sama zeznawała w setkach procesów, wiedziała, że takie pytania są bezcelowe. A tobie jak poszło? Zainteresował się Reim. Żona brała udział w zawodach strzelectwa praktycznego, nazywanego inaczej strzelectwem dynamicznym. Zawodnicy przemieszczali się pomiędzy stanowiskami, strzelając do papierowych albo stalowych celów, a punktacja była uzależniona od czynności, czasu pokonania toru i faktora, czyli mocy amunicji. Strzały oddawało się z pozycji leżącej, klęczącej i stojącej. Uczestnicy często nie znali też konfiguracji toru ani lokalizacji celów. W strzelectwie praktycznym dużą rolę odgrywała improwizacja. Saks lubiła zawody i ćwiczenia na strzelnicy, nie mniej niż ciskanie pedału gazu w czerwonym fordzie Torino z potężnym silnikiem, kiedy pędziła nim po torze albo po zatłoczonych ulicach miasta. Nie za dobrze odpowiedziała. To znaczy? byłam druga. Naśladując go, wzruszyła ramionami. Słyszałem, że do zawodów stanęło pięćdziesięciu uczestników. Znów uniosła ramiona. Choć Saks była swoim najsurowszym krytykiem, przyznała, hmm, facet, który zdobył pierwsze miejsce, robi to zawodowo. Raim wiedział od niej, że strzelcy wyborowi mogą zarobić całkiem niezłe pieniądze na startach w zawodach, nie z nagród, lecz ze sponsoringu i prowadzenia szkoleń. Tom przyniósł kubki z kawą i tacę z ciastkami. W tym momencie Raim nie miał jednak apetytu ani pragnienia, bo w każdym razie nie miał ochoty pić kawy. Nie, stwierdził Tom. Raim zmarszczył brwi. Nie przypominał sobie, żebym zadał jakieś pytanie. Faktycznie, ale zauważyłem je w Twoich oczach. Myślałeś, że patrzy na whisky? Wcale nie. Patrzył. Jest za wcześnie. Rajm nigdy nie widział opinii medycznej, która mówiłaby o konieczności ograniczenia spożycia alkoholu przez osoby dotknięte tetraplegią. Zresztą, gdyby nawet takie badania istniały, to raczej by je zignorował. Miałem ciężki poranek na rozprawie, przecież tam byłeś. Za wcześnie orzekł Tom i postawił kawę na stole obok wózka. Nawiasem mówiąc, uważam, że dobrze sobie poradziłeś. Mówię o zeznaniu. Raim westchnął. Sam musiał przyznać, że zbyt teatralnie i głośno. Spojrzał na butelkę, którą jego asystent zostawił w salonie, ale za wysoko, by mógł jej sam dosięgnąć. Niech to szlak. Whisky oczywiście znajdowała się w zasięgu Saks, ale w kwestii zdrowia rajma najczęściej zdawała się na decyzję Toma. Wyglądało na to, że dzisiejszy ranek nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Uniósł kubek i wypił łyk. Niechętnie stwierdził, że kawa jest całkiem smaczna. Odstawił ją, nie roniąc ani kropli. Dzięki operacji niezmordowanej fizjoterapii miał już prawie całkowitą kontrolę nad prawą ręką i dłonią. W ostatnich latach postęp w leczeniu pacjentów z urazem rdzenia kręgowego znacznie przyspieszył i lekarze zaproponowali Rajmowi różne nowe możliwości poprawy jego stanu zdrowia. Nie miał nic przeciwko temu, zdawał sobie jednak sprawę, jaki będzie niezadowolony, jeśli zabieg i rekonwalescencja pochłoną mnóstwo czasu, który mógłby poświęcić na pracę. Na razie wystarczała mu zdolność poruszania jedną kończyną, a także dziwnym zrządzeniem losu, palcem serdecznym lewej ręki, który mógłby się wydawać do niczego niepotrzebny, lecz doskonale radził sobie ze sterowaniem wózkiem. Dzięki temu Raim mógł prawą dłonią trzymać dowody, albo szklaneczkę dwunastoletniej szkockiej, choć nie dziś. Zastanawiał się, czy zadzwonić do prokuratora. Ale po co się tym przejmować? Sellars sam zadzwoni, kiedy się czegoś dowie. Zabrzęczał telefon i Raim polecił odebrać połączenie. Cześć, Tulon. Przydałabym się pomoc w dziwnej sprawie, Link, odezwał się zrzędliwy głos. Amelia? Słyszę cię, Elon. W domu Lincolna Rajma telefony zawsze miały włączony głośnik. Mielibyście dla mnie chwilę? Najpierw wyjaśnij, w jakim sensie sprawa jest dziwna, odparł Raim. Zrobię to osobiście, właśnie parkuję pod waszym domem. Upper East Side. Wychodzę ze stacji metra, nie za szybko, nie za wolno. Wtapiam się w tłum i ruszam na północ. Każdy, kto by na mnie spojrzał, nie zauważyłby niczego niezwykłego. Bujne ciemne włosy, nieco przydługie, raczej rozczochrane niż kędzierzawe. Jestem szczupły. Hm. Powiedziałbym nawet, że chudy. Mam długie palce i trochę za duże uszy. Chyba właśnie dlatego rzadko chodzę do fryzjera, żeby zasłonić ten defekt. Często też noszę wełniane czapki. Takie nakrycie głowy można nosić w Nowym Jorku prawie przez cały rok i nikogo to nie dziwi, zwłaszcza u kogoś poniżej trzydziestki, jak ja. Różnica polega na tym, że moja czapka to kominiarka, którą zawsze mogę zasłonić twarz. Mam buty do biegania podobne do tych, jakie nosili członkowie Los Zetas, nieznanej marki produkcji chińskiej. Są całkiem wygodne. Chodzę w nich najczęściej, bo słyszałem, że policja może mieć bazy danych protektorów podeszew butów i łatwiej byłoby jej zidentyfikować i namierzyć dobrze znany model. Być może przesadzam, ale ostrożności nigdy dość. W tej chwili mam na sobie jeansy, czarną wiatrówkę i różową, ładną koszulę. Dostałem ją w prezencie od dziewczyny. Dzisiaj już eks. To mi przypomina o Aleksandrze, która w przeciwieństwie do tamtej nie jest eks. Niedawno wspomniała przypadkiem, że różowy to jej ulubiony kolor. Podczas jednej z naszych sesji doktor Patricia. Dostrzegła dla mnie szansę, gdy w odpowiedzi na jej pytanie, czy się z kimś widuje, powiedziałem, że tak. I opowiedziałem jej o Aleksandrze. Ładna. Z Rosji. Profesjonalna charakteryzatorka. Ma sylwetkę tancerki. Zresztą tańczyła, kiedy była mała. Dowiedziałem się od Aleksandry, że wszystkie rosyjskie dziewczynki w dzieciństwie są albo tancerkami, albo gimnastyczkami. Nie ma żadnych wyjątków od reguły, oznajmiła z czarującą profesorską powagą. Skręcam w 97 i gdy nikt nie patrzy, przeciskam się przez ogrodzenie z siatki, by wejść do w połowie zburzonego budynku, w którym czuć pleśń, ceglany pył i mocz. Zgodnie z rzeźbionym napisem nad wejściem obiekt należał kiedyś do jakiegoś Bechtela albo rodziny Bechtelów budynek jest obrzydliwy. Ale znakomicie się nadaje do moich celów. Okna wychodzą na boczne wejście do apartamentowca, w którym planuję dzisiejszą wieczorną wizytę. Ta cienista część dzielnicy to East Nineties. Ulice z numerami zaczynającymi się od dziewięćdziesięciu. Strefa przejściowa. Mnie wydaje się ponura i bez wyrazu. Nie wpadają tu promienie słońca, co najwyżej odblaski światła. Na myśl przychodzi mi słowo rozrzedzone. Przedłem ostrożnie, rozglądając się za lokatorami. Jeżeli ktoś tu jest, to pewnie leży zamroczonym metą, heroiną albo krakiem, o ile jeszcze pali się krak. Ale to nie znaczy, że nie może być świadkiem. Oczywiście mam przy sobie nóż, lecz nie mam ochoty go używać. Po co pakować się w taką aferę? Budynek jest pusty, tak jak poprzednio, kiedy byłem tu dwa razy. Nic dziwnego, wygląda jakby lada chwila miał się zawalić. Obawiam się jednak śmieci. Protektor chińskich butów jest wprawdzie anonimowy, nie wiem jednak na ile skutecznie gumowa podeszwa chroni przed zakażonymi igłami sterczącymi ze strzykawek. Wyglądam na zewnątrz i zatrzymuję wzrok na niektórych przechodniach. Jestem specjalistą od obserwacji i dlatego świetnie się orientuję, kiedy sam jestem obserwowany. W tym momencie nie jestem chowam się za szybami, tak samo jak chowam się przed tymi, którzy wrzucają klipy na viewnał, niewidzialny, chociaż wszystko widzę. Przyglądam się budynkowi, w którym ona mieszka. Bury kamień, aluminiowe wykończenia okien, wyblakła od słońca i deszczu zielona markiza nad wejściem od ulicy dziesięć kondygnacji. Mieszka tu niezbyt wielu młodych ludzi i emerytów. To droga część miasta, mimo że blada, bez wyrazu i nijaka pod względem architektonicznym. Carrie Noel stać jednak na mieszkanie w tej dzielnicy podobno jej firma całkiem nieźle prosperuje. Odwiedziny w tym budynku to element moich przygotowań do wizyt. Zawsze je planuję z wyprzedzeniem. Są dwa sposoby pokonywania zamków. Metoda prostacka polega albo na użyciu urządzenia pistoletowego, które wkłada się do otworu na klucz i naciska się spust, a wtedy, zamek się odblokowuje, albo na technice nazywanej bumpingiem, kiedy po prostu do skutków wbija się do zamka klucz uderzeniowy. Druga metoda. To raking, czyli grabienie subtelny sposób, wirtuozerski mój sposób. Podobnie są dwa sposoby na włamania. Niektórzy improwizują, zjawiają się pod drzwiami i idą na żywioł. Ja tak nie potrafię moje wizyty wymagają żmudnych przygotowań. Muszę wszystko wiedzieć o zabezpieczeniach w budynku, o wejściu głównym i pozostałych, o kamerach w holu, korytarzach i na zewnątrz, o portierach, o punktach obserwacyjnych, o koczujących w pobliżu bezdomnych, którzy mogli być naćpani, pijani albo niespełna rozumu, ale mimo to potrafiliby mnie świetnie zapamiętać i podać szczegółowy rysopis. Ciekawe. Ale niedawno dowiedziałem się, że seryjnych morderców też można podzielić na dwie kategorie: niezorganizowanych i zorganizowanych. Widzę, że nic się nie zmieniło. W apartamentowcu Kerry i w jego okolicach nie zainstalowano nowych kamer. W sąsiednich bramach nie koczują bezdomni. Boczne wejście zabezpiecza prosty Miller. Ten się prawie nie liczy. Takie zamki to dla mnie pestka. Pozostaje sprawdzić jedną rzecz. Nie muszę długo czekać. Zaledwie chwilę później moim oczom ukazuje się Carrie Noel we własnej osobie, wracająca z lunchu, na który była umówiona. Jest wysoka, ma około trzydziestu pięciu lat. Dziś ubrała się w dżinsy skórzaną kurtkę i buty do biegania pomarańczowe, ale eleganckie, nie tandetne. Kasztanowe włosy związała w kucyk. Nie ma urody modelki, ale jest całkiem ładna. Idzie z sprężystym krokiem. Ma w sobie coś ze sportsmenki, coś kociego. Nie tylko przypomina moją cudowną Aleksandrę, ale i porusza się z taką samą gracją. Każda mała rosyjska dziewczynka gimnastyczką albo tancerką jest. Kerry idzie chodnikiem przed budynkiem Bechtel. Mija okno w odległości niecałych trzech metrów, ale nie zerka w szybę. I ostatni element przygotowań. Upewniam się, że jest... Cary nie prowadzi pod ramię mężczyzny, który pokrzyżowałby mi plany, powiedziałbym mężczyznę albo kobiety, ale wiem, że jest hetero. Oczywiście jakiś adorator mógłby ją odwiedzić wieczorem, ale to nie w jej stylu. Sama jak palec. Zbliża się do frontu apartamentowca. Wita sąsiada, który wygląda na emeryta. On też zmierza do wejścia do budynku. Uśmiechają się do siebie. Ma promienny uśmiech i zamieniają kilka słów. Sąsiad otwiera kluczem drzwi, śmieszny zamek bębenkowy Hendersona. Torby, które taszczy Kerry, wyglądają na ciężkie, więc emeryt, z pewnością gentleman, ofiarowuje jej pomoc. Podaje mu jedną. Sąsiad zagląda do środka i znowu się uśmiechał, nosząc z uznaniem brew. Odgaduję, że ktoś, dla kogo jest przeznaczona zawartość, będzie zachwycony zakupem. Chociaż z drugiej strony. Myślę na widok logo sklepu na torbie. Dzieci zawsze szaleją z radości, kiedy dostają od rodziców tę wyjątkową zabawkę. Prawda? Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.